Siema wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 3. I tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, będziemy się teraz kierować do Klanu Ognia. Jednak najpierw spróbujemy znaleźć białego rozprówacza dla Klanu Wilka. Właściwie dla jednego z tamtejszych ludzi. Nie wiem, myśliwego, o, dla jednego z tamtych myśliwych. Miałem przekaz, żeby zdobyć kamień przemiany w lodowego wilka. Tylko najpierw trzeba tego cwaniaczka znaleźć, a znalezienie go łatwe nie jest. I od razu bez bicia powiem, że tego białego rozprówacza to tak jakby nie sam go znalazłem, po prostu kieruję się filmem Murasa, nie wiem czy ktoś zna z moich koleżanek, ale myślę, że ktoś zna na pewno, on tam zrobił film jak do niego dojść. Tylko nie wiem czy zapamiętam tą drogę, którą on pokazał. Ale przynajmniej się postaram. W ogóle tutaj sobie wilczki śpią. Budzimy je. Zrobię na to. Spróbuję jakoś obok nich przebiec. Nie chcę mi się teraz powiedziawszy z nimi bić. Niech sobie śpią. Takie fajnie wyglądałem jak śpią. Nie będziemy ich budzić. Dobra. To jest imienny. A, nie obudziliśmy ich, okej. Ale tego dziada obudzimy już. Nie ma bata. Jaka pobudka. Nie jestem pewny, czy idę w dobrą stronę teraz. Ale zobaczymy. Jak nie, to najwyżej się cofnę. Wszyscy śpią. Ale chyba idę w dobrą stronę, są te gobliny. Jakoś je ominąć. Gdzieś tu powinien być, tak przynajmniej mi się zdaje. Słoneczek jeden. Tak. No i gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Może tak. Nosorożec. No dobra, postaramy się tych nosorożców jeszcze. Te nosorożce jakoś zabić. No. Ale ich tu dosyć sporo, dobra. Tu wytoczymy ciężkie działo. I lecimy. No, fajnie. Ej no. Hardcore'owe nosorożce, nie? Wow! Oż kurde. O tego to się nie spodziewałem, nie? trochę tutaj dużo. O shit. A jakoś muszę stąd uciec, kurde. Konią mnie? Konią mnie i to. Jeszcze nosorożec się dołączył, jakby tego było mało. Gobliny w ogóle. No jeśli tu nie będzie... O jest! Patrzcie, mamy cwaniaczka. Dobra. Tak, ten szablon jakoś... wytrzymały jest. O, no chyba nie. Oż kurde! O nie! Demon! Demon! Proszę cię, powiedz mi, że żyjesz, ale kurde, gdzie ty jesteś? Tak daleko to się nie cofnę, kurde. O fuck! No nie, no nawet... wyjdźcie mi stąd, w ogóle.
Nie chcę teraz zginąć, ja nie wiem gdzie zapisałem. Dobra, to sobie zapiszę, żebym był już... Przynajmniej żebym wiedział gdzie... Gdzie ten rozpruwacz jest i że jestem koło niego już. Dobra, to myślę, że jednak, że w tym odcinku nie dojdziemy do tego klanu. Myślę, że w tym odcinku jednak skupimy się na tym rozpruwaczu, bo nie widziałem, że mu tutaj taką obstawę, naprawdę. W ogóle szklubiński szaman. Na razie. Jakby tutaj ich... Kurde, no. Tutaj tych cwaniaczków jest dosyć sporo. Patrzcie, no. No, cześć. Okej, sorry, jednego mniej. Ale zostało jeszcze bardzo dużo. No co to jest? Teraz by się jeszcze raz demon przydał, ale oczywiście on pewnie nie żyje. Dobra, lecimy. Szybko, 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 szybko. Bijemy. Dobra. Póki ich widzę jeszcze, póki mam na nich nacelowanie, to ich strzelam. Jak to nie trafiłem? Pierdolę gadacie. O. Ha! Ładnie. Chociaż trochę się chyba zbugowały, albo może nie zbugowały, tylko... Nie wiem, co one chciały właściwie zrobić, ale w sumie nie narzekam. Dobra, teraz zostały nosorożce, czyli ta gorsza sprawa. Nosorożec nie ma na, nie wiem, 2 hity, 3 maksymalnie. Kurde. Trzeba będzie to jakoś bardzo ostrożnie załatwić. Spróbujemy. Tu nie ma, mnie tu nie ma. Tu. Weźcie by jeszcze przykład z szablo zębów. No ładnie wstanęły w jednym miejscu, pomierał wszystkie. O! Dobre nosorożce. W ogóle tutaj chyba one się bugują, wszystkie zwierzaki tutaj. Nie wiem, czy tam jest jakiś... Ciekawe, czy one tutaj się bugują wszystkie. W ogóle... No nie wiem czemu, ale... Przynajmniej sobie ładnie drogę do rozpruwacza utoruję. Chyba, że tam jeszcze coś zostało. No jeden, ale to jeden. O, jego mogę ładnie zamrozić. W ogóle zamroziłem go, a się dalej pali. Okej, teraz nas czeka wielki, emocjonujący, zapierający dech w piersi pojedynek z białym rozpruwaczem. Który wygląda jak zwykle dobry wilk. Siema. Ja tylko trochę po prostu ma więcej HP i to tyle. Ale w sumie coś tu dla nas. No siema. Dobra, no i tak jak mówiłem, tutaj jest lewatura. Jakby ktoś chciał wiedzieć, to na mapie jesteśmy tutaj. No nie, jak mam to pokazać. Tam jest klan młota gdzieś, no to jesteśmy w tym miejscu. Jakby ktoś chciał wiedzieć, to... No to tu jesteś, tutaj jest ten... Biały rozpływacz. O kurde, szaman idzie na mnie. Szaman na mnie raszuje. Jak piszemy. Dobra. Ale to skoro zdobyliśmy tego... zdobyliśmy. Zabiliśmy tego rozpływacza, no to myślę, że... przeteleportujemy się do klanu wilka.
gdzie on jest, klan wilka tutaj. Czasu nam zostało 4 minuty ponad lekko, no to nie wiem, myślę, że skończę odcinek gdzieś tak w drodze do klanu ognia. Bogir tutaj siedzi. Siema. Rozpruwacz nie żyje. Wiem. Wyczułem jego śmierć. Czy teraz dostanę kamień? Tak, jest twój. Noś go dumnie. O co chodzi? Oddalę cię teraz, aby umrzeć. Moja chata należy do ciebie. Nie będę jej już potrzebował. No i Bogir sobie wyrusza gdzieś tam w głąb Nordmaru. Oddał nam chatę, z której w sumie i tak nie korzystał, więc różnicy raczej nie zauważę. Ale w sumie fajnie wyjedziemy. Posiadłość w klanie wilka. Ten szpan, posiadłość, apartament w klanie wilka. Należący do jednego z najlepszych myśliwych klanu wilka. Kurde. To się nazywa szpan. Dobra. To jeszcze tutaj sobie quick save'a walnę. I biegniemy do klanu ognia. Potem zostanie klasztor i... No i oczywiście jeszcze wieża Xerdasa. Zmieniamy wieżę Xerdasa. Kurde. Gdzieś był taki gościu, który miał lodowego wilka. On sobie go fajnie oswoił i ten wilk za kawałek zdrowego mięsa nas doprowadzi do wieży Xerdasa. Ja osobiście wiem, gdzie ona jest, dokładnie wiem, gdzie ona leży, ale chciałbym to zrobić tak bardziej, nie wiem, fabularnie, jeśli w tej grze można szukać jakiejś fabuły większej. Tylko że problem polega na tym, że nie pamiętam, gdzie... W ogóle jestem w klanie wilka. O Jezu, zapomniałem. Problem polega na tym, że ja nie wiem, gdzie on jest. On powinien być gdzieś w pobliżu wyjścia z klanu Młota, ale w którą stronę potem... W którą stronę tego klanu mam się udać, to nie wiem. To jest właśnie ten... Ten ból. Nie wiem, w którą stronę. Spróbuję jakoś tak na oślep. Może akurat trafię. To musi być taki jakby pagórek lekki. Bo na tym pagórku sobie żyje. Ma taką chatkę, więc powinienem ją zauważyć z daleka. Znaczy może nie z daleka, no ale jednak z pewnej odległości. Nie wiem. Może jest tutaj, na tym wzgórzu tam, o. Tylko jak tam mam wejść? Kurde. Może gdzieś tu? Co można sobie zobaczyć? O kurde, no to rożce. O fuck. Nie widzieliście mnie! Czarny troll w ogóle, co tu się dzieje? O Jezus Maria. O, tam jest chyba ta chatka nawet. No cześć. No shit. A cicho bądź. Dobra, to akurat przed tą chatką skończę odcinek. Tylko jeszcze do niej dojdę. Zobaczę, upewnię się, że dokładnie to jest ta chatka. Tak, tutaj jest ten gościu i ten lodowy wilk. Który zwie się Szaroskóry. Gość zwie się Hanson. Tak więc... Pogadamy sobie z nimi w następnym odcinku, no i...
Mam nadzieję, że mam zdrowe mięso. Mam 179, dobra. No to trzymajcie się, na razie.